Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. W dzisiejszym dzienniku telewizyjnym w TVP1 była mowa o tym szaleńcu, który w Norwegii zamordował około 100 osób w dwóch zamachach terrorystycznych. I charakterystyczna rzecz dla naszej telewizji jest taka, że utożsamiają poglądy nazistowskie czy faszystowskie z prawicą. Dlatego, że tam było podawane, że ten szaleniec był sympatykiem nazizmu i faszyzmu i miał poglądy skrajnie prawicowe. No więc, proszę Państwa, no więc jest to kompletny absurd. Nazizm to jest też taka zbitka słowna, robiona specjalnie po to, żeby ukryć lewicowy charakter narodowego socjalizmu. Dlatego, że nazizm to jest narodowy socjalizm. Hitler swoją partię nazwał narodowo-socjalistyczną. No więc jasna sprawa, że był to ruch lewicowy. I to nie tylko z nazwy, ale również z metod swojego działania i z poglądów, które Hitler głosił, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, społeczne. Był to człowiek lewicy, niewątpliwie. Tak samo jak Benito Mussolini, który stworzył włoski faszyzm. No i teraz, żeby ukryć charakter lewicowy tych ruchów, no to narodowy socjalizm nazywa się nazizmem i ludzie mało zorientowani, no po prostu przyjmują potem za dobrą monetę, że był to ruch prawicowy. No i ta sytuacja z tym szaleńcem Norwegiem, no służy też również do takiego ogłupiania opinii publicznej, wmawiania, że narodowy socjalizm jest to ruch prawicowy. Taka zbitka słowna jest tworzona. Nazizm, prawica. No, dla nas to jest oburzające, dlatego że jesteśmy kongresem nowej prawicy, no i po prostu jako prawica czujemy się obrażeni, przynajmniej ja, jako człowiek, który ma poglądy prawicowe, czuję się obrażony tym, że zamach tego szaleńca jest utożsamiany w jakikolwiek sposób z czymś, co jest prawicą, skoro nawet podawane jest jednocześnie, że był sympatykiem nazizmu i faszyzmu. Ten młody Norweg, no, który no, zdaniem chyba w większości jest szaleńcem. Jeszcze jedna sprawa to taka, że dowiedziałem się z radia, że grozi mu maksymalnie w Norwegii 21 lat więzienia za to, co zrobił. No tutaj chyba sobie zdają Państwo sprawę, że jest to niewspółmierna kara do czynu, który popełnił. Zabił około 100 osób niewinnych i za to grozi mu maksymalnie 21 lat. Przy czym wyrok nie musi być maksymalny. Są pewnie w Norwegii, tak jak w Polsce, jakieś przedterminowe zwolnienia, być może jakieś przepustki. Także no to aż ciarki po skórze chodzą, jeżeli się człowiek sobie uświadomi, że ten morderca za kilkanaście lat może być na ulicach Oslo na przykład widziany z powrotem na wolności. Kongres Nowej Prawicy ma jeden z postulatów wprowadzenia, przywrócenia kary śmierci dla morderców. No, gdyby taki fakt miał miejsce w państwie przez nas rządzonym, no to ten człowiek by się mógł spodziewać stryczka. Być może, gdyby spodziewał się stryczka wcześniej, zanim dokonał tego czynu, to być może w ogóle by go nie dokonał, dlatego że co innego jest, jeżeli się jakieś przestępstwo kalkuluje i wie się, że maksymalnie za to można posiedzieć te 21 lat, a co innego, jeżeli się spodziewać można kary śmierci, to jednak wielu ludzi by powstrzymało. No nie jest pewne, czy akurat tego szaleńca, ale naprawdę wielu morderców potencjalnych fakt, że zawisnął na stryczku przed takimi czynami morderczymi powstrzymuje. To jest druga sprawa, o której chciałem Państwu powiedzieć. Co jeszcze tutaj w tym odcinku mógłbym dodać jeszcze? No, myślę, że nie, dlatego że ponieważ poruszyłem takie smutne i poważne tematy, to chyba na tym zakończenie będę tutaj mieszał jakichś spraw mniej wstrząsających do tych, o których mówiłem. Do zobaczenia.